Sylwia Jarmokiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne wydanie programu z cyklu Kwadrans Ratusza. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest przewodniczący Rady Miasta Inowrocławia, pan Tomasz Marcinkowski. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Miło gościć się Pana w naszym studiu po dłuższej przerwie, ale postanowiłam nadrobić ten czas, bo sporo się zebrało informacji też z pracy Rady. Przede wszystkim zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli co kształtuje plan finansowy miasta na 2020 rok. Budżet Inowrocławia został uchwalony jeszcze w 2019 roku w grudniu. To jest taka sesja, która wymaga większego przygotowania i większej pracy ze strony radnych. Tak jest. Warto przypomnieć, że to jest już drugi budżet tej kadencji Rady. Rzeczywiście w grudniu, tuż przed świętami, radni przyjęli uchwałę. Powiem z uśmiechem na twarzy, po raz pierwszy, bo już kilkanaście lat pracuję w Radzie Miejskiej Inowrocławia, po raz pierwszy jest to budżet przyjęty jednogłośnie. A zatem jest zrozumienie dla potrzeb rozwoju Inowrocławia. Można tak domniemać. Można tak domniemać, chociaż nie chcę wchodzić w szczegóły, ale najbardziej zainteresowani mieszkańcy pewnie wiedzą, dlaczego jednogłośnie. Natomiast prawdą jest, sesja budżetowa wymaga trochę innego przygotowania niż normalne sesje takie robocze. Prezydent dużo wcześniej musi radnym przedłożyć ten obszerny dokument, bo to jest dokument dosyć ogromny, jeżeli chodzi o pojemność. No i potem też odpowiednio wcześniej muszą się zebrać komisje po to, żeby nad tym budżetem, no, przepracować go po prostu. Budżet niełatwy, tak mówi prezydent miasta, tak też część mieszkańców go ocenia. Zgadza się. Jest to jeden chyba z najtrudniejszych budżetów, jaki do tej pory miało miasto Inowrocław. Wiąże się to z tym, że dużo zadań spada na takie jednostki samorządu terytorialnego jak Inowrocław, bo to nie chodzi tylko o Inowrocław, tylko globalnie o cały kraj. Dużo zadań, które wynikają z decyzji rządowych, no a niestety nie zawsze w ślad za tymi decyzjami idą odpowiednie pieniądze, tak? Czyli każe nam się wypłacać czy znaleźć pieniądze na coś, ale niestety z budżetu państwa nie dostajemy albo w ogóle wsparcia, albo to wsparcie jest niewystarczające. Tak jak na przykład w przypadku podwyżek płac nauczycieli. Bardzo przykra sytuacja miała miejsce. Okoliczności świąt Bożego Narodzenia i nagła śmierć radnego. Współczujemy oczywiście rodzinie, ale to wymaga też działania ze strony Rady. No tak, bardzo przykra sprawa, no szczególnie dla rodziny, dla nas również, bo mogliśmy współpracować z kolegą Andrzejem Kujawą, świętej pamięci, już tylko przez 3 tygodnie. Jest to okres krótki, żeby ocenić jego pracę jako radnego, ale przynajmniej ten początek wskazywał na to, że to człowiek, który był zaangażowany w sprawy miasta Inowrocławia. No szkoda, że tak się stało, ale no, życie. Oczekiwaliśmy w związku z tym faktem na decyzję komisarza, bo to komisarz wyborczy musi wskazać kolejną osobę z listy, która uzupełni wakujący mandat. I tą osobą wiemy już, że będzie pani Ewa Podogrodzka. Kiedy nastąpi zaprzysiężenie nowej radnej? Pani redaktor, prezydent zaskoczył trochę radnych, bo w styczniu sesja nie była planowana, ale jest taki instrument, gdzie organ wykonawczy może zwołać, poprosić przewodniczącego rady o zwołanie sesji w trybie takim nadzwyczajnym. I w związku z tym, że prezydent załączył swoje projekty uchwał, które widocznie są bardzo pilne, żeby w styczniu je jeszcze podjąć, poprosiłem o wyrażenie zgody na to, aby ten porządek obrad uzupełnić jeszcze o ślubowanie nowego radnego, bo od tego należy zacząć, i także dokonanie w związku z tym zmian w składach osobowych Komisji Rady Miejskiej. Praca radnych ma swój plan. Planujecie spotkania, posiedzenia i przede wszystkim pracę komisji. To też jest bardzo ważne, bo praca komisji, a później sesja, to jest taka kwintesencja już pracy, która się odbywa w komisjach. Ten 2020 rok jest już zaplanowany? Tak, no do końca roku musieliśmy podjąć uchwałę, bo tak ustawa o samorządzie gminnym nakazuje i nasz statut.
że Rada obraduje w oparciu o też plany pracy, a więc w tych planach pracy przewodniczący właściwie musi zaplanować ilość tych posiedzeń, a także ich tematykę, takie wiodące tematy, bo oczywiście uchwały to nie potrafimy przewidzieć, jakie będziemy musieli podjąć, tak? Przynajmniej nie wszystkie tematy. I tak samo takie plany pracy posiadają komisje, one przygotowują sobie te plany pracy i potem w ciągu roku w oparciu o to, co sobie tam ustalą jako wiodące tematy, tak wygląda przebieg ich pracy. Zwyczajem stały się dyżury radnych w Inowrocławiu. One będą, rozumiem, kontynuowane także w tym roku. Tak jest. Radni informują Biuro Rady Miejskiej o terminach, o godzinach, czy też podają numery telefonu, bo niektórzy takie no, niecykliczne, ale praktycznie całą dobę, można powiedzieć, są pod telefonami. No więc jeżeli mieszkańcy mają potrzebę i chęć kontaktu z takim radnym, to na pewno mają taką możliwość. Informujemy o tym w naszym biuletynie, nasze miasto, a także na stronach internetowych, a także no, radni mają swoje też profile facebookowe, w związku z tym łatwo jest do nich dotrzeć i informacyjnie, i czasami korespondencyjnie. Panie Przewodniczący, jest Pan obecny na niemal wszystkich wydarzeniach, zarówno kulturalnych, jak i społecznych, które odbywają się w Inowrocławiu. To też jest moment, kiedy można rozmawiać z mieszkańcami. Te spotkania budują, dają energię, czy mogą być też takim zaczynem do jakichś działań, może sugerują jakieś sprawy, które są w mieście pilne? Z jednej strony są budujące, bo rozmowy z mieszkańcami pozwalają na czasami na zauważenie rzeczy, których na co dzień po prostu nie zauważamy, a więc są to sygnały mieszkańców, na które część z nas, przynajmniej ja na pewno, reaguje. Staram się to robić, nie zasypując prezydenta interpelacjami, ale reaguję na bieżąco, staram się pomóc w danych sprawach, jeżeli jest to uzasadnione w mojej opinii działanie na wniosek mieszkańca. Ale też czasami trudne, bo czasami mieszkańcy na tych uroczystościach podchodzą i zarzucą taką ilością problemów, które no tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sprostać ich rozwiązaniu, bo albo nie ma na to środków, albo czasami są po prostu no takie mało poważne. Niemniej jednak Pana udział w tych wydarzeniach to reprezentowanie całej Rady Miasta i obecność, zwłaszcza na tych wydarzeniach patriotycznych, jest jak najbardziej wskazana. Pokazuje, jak budowane jest społeczeństwo obywatelskie w Inowrocławiu. Bo o tym się bardzo dużo mówi, ale ważne, że to się dzieje w praktyce. Ja mam wrażenie i to mnie cieszy bardzo, bo zaczynając swoją, jeżeli to mogę nazwać, przygodę z samorządem, to przez te kilkanaście lat zauważam, że na tych uroczystościach patriotycznych jest coraz więcej mieszkańców. Kiedyś były to nieliczne grupki mieszkańców, trochę młodzieży, która przychodziła trochę z ciekawości, tak jak i mieszkańcy, mało delegacji w porównaniu z tym, co mamy obecnie. Czyli rzeczywiście ta edukacja patriotyczna jest bardzo ważna, bo coraz młodsi też mieszkańcy Inowrocławia uczestniczą w tych wydarzeniach. Wracamy do Rady, bardziej do technicznych spraw, bo od jakiegoś czasu już sesje są transmitowane online, czyli na żywo. Czy ten system się sprawdza? Czy nie ma komplikacji podczas sesji, gdzie trzeba na przykład przerwać obrady? Przyznaję, że byłam w takim mieście, gdzie niestety z przyczyn technicznych obrady musiały zostać przerwane. Czy ten system się sprawdza? Powiem, że ja optowałem już za wprowadzeniem tego systemu już kilka lat temu. Nie doprowadziłem tej sprawy do szczęśliwego finału, ale to z kilku powodów. Jednym z najważniejszych to, że nasza sala sesyjna ma taki charakter wielofunkcyjny. Tam dzieje się czasami dużo, odbywają się konferencje, różne spotkania, a więc trzeba te stoliki i krzesełka czasami po prostu z sali wynieść. A wiadomo, że taki system, który pozwala na jakąś taką lepszą obsługę techniczną i transmisję, no raczej takiemu systemowi taki montaż i demontaż zbyt często nie służy. Natomiast no, poradziliśmy sobie jakoś z tym, musieliśmy, bo tak postanowił ustawodawca.
Z początku były jakieś problemy, ale niewielkie. Najczęściej to było po prostu gdzieś mikrofon jakiś nie działa, ktoś zapomniał z radnych włożyć kartę do czytnika, tak, do tej bazy i to na tyle. Jeszcze o dyscyplinę zapytam, bo przewodniczący kieruje radą, kieruje tymi obradami. Udaje się to panu, żeby czasami okiełznać takie emocje, bo one się wkradają. Trudno, aby ich nie było. Każdy może mieć inne zdanie, każdy może mieć swój światopogląd i jeszcze pogląd na sytuację w mieście. Jednak ta dyscyplina i porządek podczas tych obrad jest ważny, tak aby te sesje nie trwały w nieskończoność. Staram się nie przerywać radnym. Robię to z przykrością, bo jednak tak czynię, ale tylko w przypadku, kiedy radny, i to obojętnie z której strony sali, jak na nią patrzę, jeżeli mówi po prostu nie na temat, no bo mamy dyskutować na temat konkretnego projektu uchwały i nie zaczepiać tematów pobocznych albo zupełnie niezwiązanych z tym projektem. I wtedy niestety reaguję, wyłączając mikrofon. Mnie jest przykro, jeszcze bardziej przykro pewnie radnemu, którego pozbawiam możliwości zabrania głosu, no ale też ten statut narzuca właśnie, właśnie mi taki obowiązek. Chciałam zapytać, czy to jest uregulowane w jakiś sposób w statucie? I w statucie, i w ustawie o samorządzie gminnym. No, jednym z punktów jest to, że czyli prowadzący obrady, czyli przewodniczący, udziela i odbiera głos radnym. No, nie czyni tego dla widzimisię, tylko czyni to wtedy, kiedy radny wypowiada się na temat niezwiązany z obecnym punktem, nad którym się obraduje. I na koniec pani Magdalena Łośko, radna, która była wiceprzewodniczącą, została posłanką na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. W jej miejsce już jest nowa wiceprzewodnicząca. Czy właśnie rola wiceprzewodniczących również jest istotna w Radzie? No jest, bo pani redaktor, ja nie wszędzie mogę być. Ja jestem osobą czynną jeszcze zawodowo. Niestety przewodniczący Rady, mówię to niestety, bo rzeczywiście jest to funkcja, która absorbuje dużo czasu. Moim zdaniem może kiedyś w przyszłości ustawodawca powinien to uregulować, żeby to była też funkcja zawodowa. I z racji tego, że nie zawsze mogę odpowiedzieć na różnego rodzaju zaproszenia, to po prostu kieruję na te spotkania wiceprzewodniczących, ustalając z nimi, który akurat może jest ich trzech, a więc jakoś to godzimy. No i oczywiście też chociażby o uroczystościach, o których tu pani wspomniała, no to też zawsze mi towarzyszą w różnego rodzaju delegacjach, na przykład żeby złożyć wiązanki kwiatów z okazji jakichś tam świąt czy rocznic. Dziękuję. To było kompendium wiedzy na temat działalności Rady w Inowrocławiu, radnych i Rady Miejskiej w Inowrocławiu. Ja dziękuję bardzo naszemu gościowi, panu Tomaszowi Marcinkowskiemu, przewodniczącemu Rady, za obecność w studiu, za garść informacji. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie naszego programu. Jak zwykle w czwartek polecamy się i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani, dziękuję państwu.